A babcia gdzie idzie? Na wycieczkę z jajkami? Na drogę może ktoś kupi, bo nie mam na chleb. Tak? No. Taka bida w kraju. Ja nie. No. Nawozy babcia siejemy. Małą rentę daję. Tak? Idę sprawdzić stan oleju. Czy maszyna sprawdza? O, jest idealnie w połowie. Zobaczcie, jaki ten olej już jest czarny. A dopiero ma 15 motogodzin. O kurde, widzisz, zapomnieli. Zapomniałbym. O. Czasem lubię się łopatki przestawić, dlatego patrzę, 61. Dobrze jest. Dawaj tam. No. Witam was w kolejnym dniu. Teraz będziemy dawać ciarcie magnezu na rzepak. Ktoś mi mówił, że i tak zrobią te wtryski, to będzie klekotał na zimnym. Nie, jak są dobrze zrobione wtryski, no to nie będzie klekotał. Wtryskiwacza. No, nie jest zimno, no bo jest plus 3, plus 4. Przy przymrozku minus 20 będzie klekotał. To chyba każdy ciągnik będzie klekotał, nie? Będzie chodził ciężko jak MTZ. Dobra. No i witam was w kolejnym dniu rozsiewania nawozów. Rozsiewamy cały czas kizeryt. Jesteśmy na pszenicy. Adrian tam jest w oddali, widać go. Pszenica odmiany bilans. Zobaczcie, jak miękko jest. Miękko, ale przeszedł. Tu się obawiałem. Tu w tym dołku, zobaczcie, kurde, to dobrze, że jest, to już jest, zakopałem się, ja pierdzielę, zakopałem się, co to się narobiło, normalnie zakopałem się, jak on tu przejechał, ja wpadłem, ja pierdzielę, a on tu przejechał, no to ciekawa rzecz. Kizert.
dawce 150 kg na hektar. A zobaczcie, na ścieżce, jak zjedzie ścieżki, to już koniec, po nim. To już po nim. To jeszcze tam jest jeden przejazd, taki dołek, nawet dwa. Jak mu się kierownica zemsknie, to będzie siedział. To, co on bardzo uwielbia, wyciąganie się. Odmiana pszenicy bilans po rzepaku. A tego kawałka tu jest taki niewymierny, jest tam trójkąt. Tam. My to liczymy, że tu 4,5 hektara zawsze na tym kawałku jest. Dokładnie to tam. Cholera wie, plus minus 10 arów. Dzisiaj jest 15 lutego. No i dzisiaj zakończymy siewy. Siarki i magnezu. I będziemy czekać do 1 marca z wjazdem, z azotem. Zobaczymy, czy będzie pierwszy RSM, czy będzie Saletrosan 30 jest kupiona tylko i wyłącznie na rzepak po 200 kilo. Także zobaczymy, jak to wygląda. Muszę mu powiedzieć, żeby ze ścieżki nie zjechał. Idziemy do ciągnika. Powiem mu przez CB, żeby nie zjechał ze ścieżki, bo będzie katastrofen. Kurde, dajcie ludzie spokój. Utopiłem się sam. Za ciężki jestem. Zakopałbym się. Dobrze, że są dwie linki, 5-metrowe, 10-metrowe. To on by jakoś mnie tam wyciągnął chyba, nie? Takie eleganckie buty. 3 lata miały służyć, a ja je w rok zniszczę. Adrian, żebyś nie zjechał ze ścieżki, bo ja tutaj sam wpadłem normalnie butami po same kolana. Pisz takie topienie, nie? Wyciąganie. No dokładnie, tylko ci mówię, tutaj przechodząc na skróty, zupa, normalnie zupa. Tylko i wyłącznie na ścieżce jest twardo. Jak zjedziesz, to koniec, siedzisz i zryte pole. Wiem, bo mi trochę ściągał tył, nie? Ciągniko. No dobra, ja tu stoję i czekam, będziemy obserwować. Oby takiej akcji nie było, nie? Jestem pusty, to chyba nie będzie. Ale tutaj do końca ci chyba starczy, czy muszę podjechać? Starczy. Dobra. No i widzicie, już trzeci sezon, nadstawki są zrobione i nie rozdupczyły się, tak jak to tam twierdzili, że zaraz to szlak trafi. Zobaczcie, on, 3 sezony są i jeszcze następne 3 albo i dłużej będą te nadstawki. A co mi płytę OSB kupić, odkręcić i przykręcić nową i przemalować. 1200 litrowy oryginał był, teraz jest chyba 1000, można powiedzieć 800 chyba litrowy teraz wyszedł z tymi nadstawkami, czy 2000 litrowy, no nie mam pojęcia. Ale takie 2-4 baksy tej siarki wchodzi, nie? Kizerytu 4 baksy wchodzi. Saletry, no to jest też 4 nie bardzo, po 3 już się sobie, żeby nie usypywać, nie? Chociaż 4 jak jest pusty wchodzi. Przejechał wszędzie. Przejechał wszędzie. Elegancko. O, ej, tutaj się go zapętuje.
jesteśmy już na polu, jak widzicie jest tutaj rzepak. Rzepak ES Capello. Na wiosnę tak to wygląda, tak się prezentuje. Tutaj na tym polu mieliśmy problem z krzywoszyjem. Ale powiem wam, że po zimie jakby go wymroziło? No nie ma. Tam, w tamtym miejscu więcej jest. Tutaj akurat może i nie ma. No. Klasa ziemi 4A, 4B i 5. Rozsiewamy wszędzie kizeryt. Tutaj na poprzeczniaku trochę mniej jest, bo po prostu wymógł. No, jedziemy, 6,70 działka. Na tej działce no 3 klasy ziemi, nawet chyba kawałek 6 jest. Takie oczko, jak oglądaliście koszenie tutaj pszenżyta, no to będzie widać takie oczko czarne, spalone po prostu. Troszeczkę wody zabraknie i od razu mapa pola się pokaże. Ale to takie, dużo nie ma tego. Ciekawe, czy mi tu starczy. O, jaki kamień po zimie wyszedł. Bałem się, że tutaj będę po gazociągu się topił. A jak widzicie, normalnie, bezproblemowo przejeżdżam. Bez większych strat. No nie ma w ogóle strat. Powiem wam, że dawno tak sucho nie było przy rozsiewaniu nawozu. I mamy 15 lutego. Oczywiście. Ciekawe, czy będzie można szybciej trochę rozsiać azotowe, czy zezwolą. Ale raczej nie. Już zimy nie ma. Rzepak się budzi. Papu potrzebuje. Przyhamowałem, żeby zleciało trochę. Tu jest fajna góreczka. A na górce glinki troszeczkę. Ale nie taka glina jak glina, taka prawdziwa, tylko taka piaszczysta glina. Styknie, ale tutaj za chwilę jeszcze mam hektar chyba 60 czy 70 do po drodze. No i podjechaliśmy tutaj, za chwilę będziemy brać się za mycie maszyn. I tyle, widzimy się już wkrótce. Idziemy coś zjeść.